Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik i witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2013, znawcy zarąbistej serii Singla, jaką jest seria Samotny Rolnik. No i tak, w dzisiejszym odcinku sprawa na to, ponieważ trzeba robić trawę, tak, robimy sianokosy. Tutaj jak widzicie, no trochę wykosiłem poza odcinkiem, bo to trochę duża łąka jest. No i będziemy, ogólnie chyba będzie odcinek z cięciami, bo trochę tutaj zajmie to przetrząsanie później. Ale jeżeli nie przedłużać, to wsiadamy szybko do Fuzisiony. Walimy. Co tu mi się dzieje? Czekajcie, oczywiście się... 60 się zepsuła. Dobra, jedziemy. Ogólnie, no, jak widzicie, no trochę sobie tego wykosiłem, tak? Poza odcinkiem sobie tego troszkę wykosiłem. No bo mówię, bo to jest strasznie długa łąka. Pamiętam, jak miałem 15 odcinek kręcić, to właśnie ta łąka miałem kosić i robić siano kiszonkę, no ale nie wyszło. I tutaj właśnie sobie zacząłem. Mówię, poza odcinkiem, ja sobie zrobię tutaj, że to wykosę, zawsze mniej roboty na odcinek. Więc sobie taki kawałeczek tylko zostawiłem nieduży tej łączki do skoszenia. No i ogólnie, no, przetrząsanie zostało nam. No i po prostu będzie to zebrać. I pewnie będzie dużo cięć w dzisiejszym odcinku, bo nie chcę robić to, że ten odcinek był jakiś wielki. Bo będzie przetrząsanie, będzie zgrabianie. Z przetrząsaniem to mogę szybko w miarę później zgrabiania, nie wiem jak to. Ogólnie te sianokosy, tak jak mówiłem tam w poprzednich odcinkach, bo mówiłem, że to będzie duża łąka kofona. I dzielimy to tak, że pół łąki zbieramy w przetwórkę zbierającą, a pół łąki po prostu prasujemy. Tak, żeby było porówno, bo jak wiecie, w tym sezonie tylko będą jedne sianokosy, czyli te, co teraz nagrywam. Już więcej nie będzie, bo nie robimy sianokiszonki, bo nie mamy potrzeb robienia sianokiszonki. Takie moje jest zdanie. I będę tylko dwa, jedno będę sianokos tylko z te, które teraz dzisiaj nagrywam, czyli pod wszczepę samozbierającą oraz pod no, wysuw się gaził. Pod prasowanie. No, będziemy od razu, będziemy, mówię, spiewemy, plus prasujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Tyle powiem, że będzie bardzo dużo cięć. Dobra, tutaj nie wiem, zostawimy sobie mały kawałeczek tej łączki do skoszenia, nie jakiś wielki. A miał kość całą łąkę na odcinku, jakby cały odcinek był skoszenia łąki. Takie trochę dzielić się na trzy części czy na cztery, no to nie moja, nie zbyt. Chociaż lepiej zrobić cztery czy trzy cięcia w filmie. Niż kurczę kosić pół 3 dni łąkę, tak? To rotacji, no to się mogę tutaj zakatować, w tyle wam powiem. I jak kosiłem to zajęło mi około 35 minut ta robota tutaj na tym polu, znaczy na tej łące. Dobra. Sam myślę, że ja to do tyłu mam nakłaść, to easy. Do tyłu mam nakłaść, patrzcie, gaźnik kości do tyłu. Sam tytuł odcinka, nie, no tytuł odcinka to będą oczywiście standardowe sianokosy. Ogólnie przepraszam, że mówię troszkę cicho dzisiaj, ale jestem już trochę padnięty. No jestem trochę zmęczony już, nogi mi bolą ogólnie i już nic się robić nie chce. Ale już trzeba nagrać, mówię, na jutro odcinek z tej trzynastki. Nagrywam to ogólnie, jest późna godzina nocna, więc znowu, więc miałem iść wcześniej spać, jak wyszło, zawsze jak wyszło. Zawsze tak wychodzi. I w tygaśnik nagrywa, nadrabia kanał po nocy, więc. Jeszcze poprawimy tutaj tego mijaka i. Dobra. Dobra. Wo, panie Marian. Ogólnie nie wiem, mam tej tego no zegarka, nic żeby powiedzieć ile czasu nagrywamy. Ale na pewno sporo, wiem, że dzisiaj tylko na pewno będzie długi odcinek.
Tyle mogę wam powiedzieć. W całym to wiecie, jest długi odcinek i będzie w multum cięć na pewno. To chcę dzisiaj naprawdę to zrobić. Chcę się wyrobić na jednym odcinku z tym. Zrobić, mówię, kilkadziesiąt odcinków sienokosów i zrobić tylko, robić jakieś dzielenie sienokosów na zbieranie szczepa samozbierające, na prasowanie, na sianuki fąkę. To trzy razy sienokosów bym musiał robić. Więc tak, trochę tego. Lepiej zrobić jeden odcinek. No, i mieć więcej cięć niż w ogóle. Dobra, muszę to odczepić. Dobra. Ogólnie w następnym odcinku kolejna dosyć ciekawa akcja znowu. Jaką są ziemniaczki. Czekajcie, sobie mikrofon poprawię. Mogliście to teraz słyszeć, ale musiałem poprawić mikrofon, bo trochę był odsunięty ode mnie i mogliście mnie słabo słyszeć. Gowy mnie słyszeć mogliście. Raczej tu nic się nie oddziaływuje. Jak ten wicher idzie? A dobrze idzie. Widzicie, po kukurydzy no, już tutaj jeszcze takie strzępki zostały. Będą głęboko chowane. Ale najpierw trzeba będzie ziemniaczki wykopać. To w następnym odcinku, w następnym tygodniu. Wszystko zobaczymy w następnym tygodniu. Tak powiem. Dobra. Aż tak, pokaż mi tutaj opcje, jakie ty masz. Ty masz opcję opuść koła zgrabiające. Ja chcę tutaj tego tryb przetrząsania. Nie wiem, czego się zawsze odczepia w 13 i ogólnie w 15 sami się odczepia. Więc dobra, ale to mnie jest auto. Dobra. Tutaj je wjeżdżamy. Nie wiem, na którą stronę to wstrząsa. A, dobra, mogę. Czyli to trzeba jeździć w kółko. Dobra, czyli tak jak ja to lubię, czyli najlepiej to z tej kamery mi to wychodzi. Bo nie chciałem w 17, znaczy czy tam w 15, jak wiecie, do 17 już nie miałem taki moduł, chciałem w 15 zmontować taki filmik z takich właśnie polskich sienokosów. Ale no, jak wiecie, montować można, ale no nie ma kiedy i też nie ma czasu na to montowanie. Czasami jeszcze wstawię te krótkie filmy, ale no to już ostatnio, niedługo to może być rzadkością na kanale. Bo teraz główne serie, trzeba się zająć seriami, jak wiecie, są nowe serie we Skywarsy. Jeszcze jutro zobaczycie jedną nową serię, więc jest gra przeglądarkowa, ale taka myślę seria fajna z niej w miarę będzie, dobra. To no, myślę na wstrząsaniu, na zgrabianiu to cięcie nie będę robił. Chyba zrobię, nie wiem, zobacz. Zobaczymy ile to będę zgrabiał. Że wstrząsu na razie. Na razie do wstrząsania trzeba się zająć. Nie widzę odmiędzy tego robić, to jest odmiędzy, to jest. Czy od tego od zaznaczonego miejsca? Znaczy, no, w miarę dużo tego wytrząsa, tak? Sporo. Na pewno więcej niż kosiarka. Uhuhu. Co by tu wam jeszcze powiedzieć? No, ogólnie, no, kanał jakoś idzie. Myślę, że do końca roku. No, wiem, że się nie uda wbić do końca roku tych 1000 subskrypcji. Ja już myślałem, że się uda, bo już byliście naprawdę, myślałem, że się uda, bo myślałem, że, bo byliśmy blisko, jesteśmy blisko cały czas, byliśmy 900 subskrypcji, no, przed świętami, znaczy w święta wbiliśmy 900 subskrybentów, na czas, na, właśnie na okresie tym, tego wolnego, świątecznego wbiliśmy te 900 subskrypcji, już myślałem, a to już, tego wybijemy, no, ale w te 3 dni, mogę jakoś przez 3 dni mi wpłynie te 90 parę subskrypcji. Znaczy już jutro czwartek, bo to oglądać to jest dzisiaj środa. Znaczy ja nagrałem to we wtorek. To już to jutro czwartek, piątek, no i w sobotę i w niedzielę nowy rok. Witaj nowy rok. No i ogólnie w poniedziałek do szkoły i trzeba wracać do normalności i do rzeczywistości. Tak? Dokładnie tak. Niestety, życie. Życie. Nic nie zrobimy. Życie. Ja tak widzę, myślałem, mówiłem, że na przetrząsanie będzie długo cięć na tym filmie, ale jakoś na cięcie w to się nie zanosi.
Ogólnie możecie napisać w komentarzu, czy u was też tak wiatrzysko wieje ostro jak u mnie, bo u mnie to jest katorga totalna z wiatrem. Nie mam co ukrywać. Dobra, widzę, że sobie jeździcie, ona sobie daje radę. Kurde, trzeba na tym winklu, kurde, probić. Dobra. Na tym winklu porobić. Dobra, wiecie co? My jednak sobie zrobimy to cięcie, ja tutaj sobie to przetrząsnę i zgrabię i do was wrócę, więc dobra, i więc widzimy się po cięciu. Ja sobie mówię tutaj to wszystko przetrząsnę i zgrabię, bo to trochę jednak zajmie, jednak jak widzicie, no zgrabianie to tym bardziej z głowy zajmie, więc co, ja robię cięcie i widzimy się za chwileczkę. Ok, witam was po cięciu, tutaj sobie wszystko ładnie pozgrabiałem, poprzetrząsałem, starałem się jak najmniej zrobić tych pokosów i wyszło mi ogólnie 5 takich paseczków. No, starałem się jakoś to ładnie to zgrabić i powiem wam, że jestem pierwszy raz się tak zadowolony, że mi tak ładnie wyszło to zgrabiarko, więc jestem zadowolony. Ogólnie tutaj o to tak, mamy 5 pasków, bo powinno być 4, ale tutaj wyszły w takie malutki. No więc tak, 2 te pierwsze zbieramy w czeku samą zbierająco, a 3 te pozostałe pracujemy, więc to jest za to łapka w górę. Mogę napisać w komentarzu, że jestem za, jeżeli w to oglądam do tego momentu. Dobra, więc my jedziemy sobie teraz po... najpierw mowy wszczepę samozbierającą. Później pojedziemy po prasy. Znaczy, trzeba będzie ogólnie traktor zmienić, bo w 60 będziemy prasować, a zbierać chyba będziemy w 12, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że będziemy zbierać 12 naszą kochaną. No, więc mówię, jestem zadowolony. Myślę, że przynajmniej było tylko jedno cięcie, a nie dwa, bo to zgrabianie i przetrząsanie. No, zajęło mi dosyć długo. Nie powiem, ja nie lubię tego robić, to przetrząsarko. Ło, tu jest kosiarka! A bym wjechał w kosiarkę. Tego nie widzieliście, to co koło tam to robiło. Nie widzieliście, wcale tego nie było. Tego w ogóle nie było. Nic nie widzieliście. Na razie sobie tutaj odstawię to 60 na V. Niech ona sobie tutaj stoi, niech sobie odpoczywa na słońcu, ale no, tak, logika, 60 odpoczywa na słońcu. Dobra, wsiadamy do naszej 912 kochanej. Jedziemy po wszczepę samozbierającą, która nie wiem gdzie stoi. W ogóle patrzcie, jak sobie ładnie RCW postawiłem. Gdzie ona stoi, ta wszczepa samozbierająca? Ona stoi... Ona gdzieś stoi... No. Tej, no zajobali mi wszczepę samozbierającą, autentiko. A, wiem co się stało z wszczepą samozbierającą. No comment, please, no comment. O, ja wywaliło w powietrze i musiałem je sprzedać. I zapomniałem kupić. Oczywiście jak zwykle fail musi być, no ale... Odcinek bez faila to nie jest odcinek. Jest tu u mnie? O. Nie ma to, nie ma to. A w 13 to już w ogóle faile muszą być. Dobra, idziemy po samozbierajkę. No trochę, no... Co tak powiem... Myślałem, że to... że ona jest na podwórku, no ale była u sąsiada najprawdopodobniej, u Henka w sklepie była. Dobra. Mamy kronkę. Piękną kronkę, ona już tu zostaje u mnie na podwórku, ja jej nie oddam. To jest już moje. To jest już moje. Ja ogólnie kuryta nie ma, żeby owce nakarmić. Ja się trochę tak zdziwiłem, byłem. Nie chciałem w pole jechać, ale tu dobra, federalnie. Tu jest taki fajny lasek. Tu jest taki armor cień. Mi się podobał, bo ja tu było. Wuuu.
Dobra, tutaj sobie mów, jak było ustalone, wy to tylko te dwa pierwsze paski wybieramy. Znaczy dwójką mogę zbierać? Chyba mogę dwójkę zbierać. A, tu się uzupełnia, a marnie będzie z trawą, już widzę. Trawa luzem to trochę marnie jednak wychodzi. No, tak jak myślałem, będzie 40 parę procent. No. Ale zawsze trzeba krową pościelić. Zawsze trzeba krową pościelić. No sobie, wiecie co, zbieramy, mówię wszystko. Walić to prasowanie, nie będę prasował tego. Ja w ogóle się siano prasowało, będę jedno sienokos i tak będę jedno sienokos. Nie będę tego prasował, bo to nie ma sensu. Sobie takie kwaseczki, kurczę, wjechać i sprasować. Zbieramy wszystko. To jednak nie ma sensu, to trawa tak niewygodnie sobie. I tak będę jedno sienokos. Bo to się zalicza do sienokosu. No ogólnie tak się w realu mnie robi. Znaczy moi sąsiedzi tak robią, że kosy zbierają i to są sienokosy. Wytrząsają, zgrabiają oczywiście i oczywiście, żeby samo zbierając wystarczy zgrabić, no ale muszę ktoś woli mieć przetrząśnięte, to ma mieć. Ale nie wiem, czy mi wystarczy miejsca. Czyli taki dosyć szybki odcinek, bo sobie myślałem, że dłużej będzie. No pięknie, 89. No prawie cała wyczerpa, więc jakbym tu wjechał pewnie z prasowaniem, to bym nawet paru belek nie miał, więc myślę, że taki plan B, który zrobiłem, czyli wszystko pozbierałem, to jest dobry. Dobra, jedymy. Zobaczmy, czy to się u krów w ogóle da wysypać. Musi się wysypać się krów. Jak nie, to wysypiemy na kubkę. Krowy pewnie są głodne, bo w dawnych kilka dni, więc... wróciło mną, niczym fo. Musimy krowa się popatrzyła, jak wyjechaliśmy, widzicie? Patrzyła się paninka. Niech to się otwiera. Jest tu karmienie, więc chyba tu już widzę, że jest karmienie. Oby tu było karmienie. Teraz trzeba otworzyć to. Łoborowy wiew, zobaczcie. No styk wejdzie tam w rzepę. Jest. A, to nieźle bym wysypał. To nieźle byśmy wysypali. No widzicie, zgromadzimy to na kubce. Muszę łowiec gdzie sypać, zaraz zobaczymy. Nie, łowiec został dodany dopiero w 15. Dobra, więc ja sobie chyba tutaj gdzieś tą trawę wykypruję na tym polu. Bo takie pole będziemy mieli tu małe. Ono tak nie będzie do niczego potrzebne. Left control. Jak to się robi? Nie wiem, co tu się robi w ogóle. Control. Coś to, bo tu zapomniałem, że coś nie działa, to sypanie. O, wyczekajcie, odkryjmy. Tutaj się wysypa, poczekajcie. O, zresztą, to będzie można wysypać, bo to jest taki trigger ogólnie do trawy. Musi być. Nie idzie wysypać. Nie, nie wiem, coś tu jest
Nie wiem, coś tu jest zrobione. Dobra, ale to sobie ogarnę poza odcinkiem. Widzicie, kiszonka się nam fermentuje tutaj. Jest w 11%. Dobra, w tym odcinku, ludzie, to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, komentarz w tym i suba. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!